Dzień dobry. Witam wszystkich odwiedzających mój kanał. Nazywam się Lena Szyrajewa i dla tych, kto jest tutaj pierwszy raz, powiem, że ten kanał jest dla wielbicieli koralików. Pokazuję, jak można zrobić biżутерię krok po kroku, jakie materiały zastosować, gdzie ich kupić i w jakiej jakości, ну і так далі. В ubiegłym naszym spotkaniu informowałam Was, że jadę do stolicy i zajrzę do stacjonarnego sklepu z koralikami i akcesoriami różnymi do tego Royal Stone. Byłam i pokażę, co tam kupiłam. Kogo to interesuje, to proszę zostać ze mną. Przede wszystkim powiem, że było bardzo upalnie i byłam bardzo zaskoczona, że w sklepie było sporo ludzi i nie było możliwości zrobić wideo z tym, co wyeksponowane było w tym sklepie. Chociaż bardzo mile sprzedawczyni pozwolili mi zrobić to, ale zrobiłam tylko dwa krótkich wideo i pokażę ich pod koniec tego wideo mojego. Sklep jest bardzo dobrze zaopatrzony. Jest w nim dużo wszystkiego. I koraliki, i kamienia, i nici, i różne przeróżne akcesoria. Mnie osobiście interesowało, żeby kupić koraliki firmy Preciosa po określonych numerach. Niestety tego sklepu nie prowadzi i nie ma. Koraliki są, ale żeby kupić jakiś określony numer koloru, nie było możliwe. To mnie bardzo rozczarowało, ale kupiłam co innego i pokażę Wam. Kupiłam niedużo, kupiłam tylko tych może więcej paczek. Kupiłam tak, firma Toho w rozmiarach 11 i 15. Tylko te koraliki kupiłam firmy Preciosa, numer 15. No i tak, kupiłam takie dwa kolory dla turkusu. Później do ametystu kupiłam te takie trzy kolory. Do granatu kupiłam kilka, taki błyszczący, bardzo fajny taki, ósemkę. Aha, jeszcze ósemkę tutaj kupiłam właśnie. Tu ósemka, tu 11 i tutaj taką 15 kupiłam, bardzo taki ciekawy kolor, metalizowany. Później kupiłam tutaj z tej Preciosy takiej 15, też trochę, teraz widzę, że trochę za dużo tego. Dla obszycia na przykład kabaszonów to potrzebujemy właśnie 15, żeby ściągnąć ten koszyczek, tak? Później kupiłam taki kolor, on nie biały, taki ekri albo kremowy, coś takiego, właśnie do tych kamieni. Mam takie kamyczki, mam. Kupowałam ich na AliExpressie, tam napisane było biały turkus, może i biały turkus. I do tego właśnie nie miałam takich kolorów, także teraz mam. No i tutaj jeszcze trzy opakowania kupiłam takich fajnych, bardzo fajnego koloru, takiej metalowy, hybrid metallic. Bardzo fajny ten kolor. Również ten mnie bardzo się podoba. Ten taki nawet do turkusu byłby też możliwe, można byłoby zastosować. No i jeszcze taki też 15, też taki fajny kolor. Nie rozpakowuję tego, bo po prostu i tak widać, że kolory są fajne i żeby było tylko chęci i zdrowie wszystko to zastosować. Ну і на тим скончу цей свій репортаж о склепі, о закупах. І на кінець тільки повім, що обіцявала мені, що покаже такий стік,
nowy, znaczy on nie nowy, tylko ja wam jeszcze jego nie pokazywałam i dlatego chcemy jego pokazać, bardzo lekki w wykonaniu, ale bardzo fajny i właśnie na bransoletki bardzo pasuje. On jest taki rozciągliwy, także nie trzeba nawet tutaj łańcuszka przedłużającego mocować i jest taki bardzo delikatny, przyjemny i łatwy w wykonaniu. Także to pokażę w następnym naszym spotkaniu. A na dzisiaj to skończę. Czekam na wasze lajki albo dislajki, subskrypcję kanału, kto chce oglądać mnie. Obiecuję, że będę pokazywać wszystko, co robię. I tłumaczyć, jak robić i z czego. I życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do widzenia.